jedną z form mających na celu rozwijanie współpracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ze szkołami średnimi, jest ranking rekrutacyjny. Ranking został utworzony na podstawie danych zebranych podczas całego procesu rekrutacji kandydatów na studia. Między innymi liczby uczniów z danej szkoły, którzy prezentowali najwyższy poziom podczas rekrutacji oraz liczby osób ostatecznie przyjętych na studia na UMK. W rankingu rekrutacyjnym UMK 2008 wzięło udział 25 szkół. Pierwsze miejsce zajęło pierwsze liceum ogólnokształcące w Toruniu. 188 uczniów tej szkoły zostało zakwalifikowanych do rekrutacji, a spośród nich 164 zostało przyjętych. Taki ranking jest pewnym wycinkiem jakiejś działalności szkoły. Ja myślę, że należy go tak postrzegać w kontekście również innych działań, na przykład dużej liczby chętnych do szkoły, na przykład dobrych wyników egzaminów maturalnych. Myślę także, że stała współpraca szkoły z uczelnią, taka nie na pokaz, tylko taka codzienna, trwająca od wielu lat, ma wpływ na to, że uczniowie wybierają tę uczelnię. To, o czym mówiłam, to jest patronat naukowy Akademii Medycznej UMK nad klasami biologiczno-chemicznymi oraz patronat również naukowy Wydziału Matematyki nad klasami matematyczno-informatycznymi. I ta współpraca to jest możliwość udziału naszych uczniów zarówno w zajęciach laboratoryjnych, jak i wykłady prowadzone przez pracowników naukowych, przez doktorantów uczelni u nas na miejscu. I właśnie tak myślę sobie, że właśnie w ten sposób tworzy się taka przyjazna atmosfera dotycząca uniwersytetu. Zdecydowałem się na automatykę i robotykę, ponieważ już w wyborze liceum wiązałem z tym kierunkiem przyszłość i sądzę, że po tym kierunku znajdę dobrą pracę i jestem w miarę dobry z tych przedmiotów ścisłych. Ja chciałabym iść na ochronę dóbr kultury, na UMK, ponieważ UMK jest blisko, znaczy jest z Torunia, nie chcę wyjeżdżać z Torunia i fascynuje mnie właśnie sztuka i myślę, że moją specjalizacją generalnie będzie potem muzealnictwo, dobrze mówię? Tak. W każdej instytucji, tak jak uniwersytet, ważna jest ta szkoła, która daje najwięcej kandydatów, więc chodziło o wyróżnienie tych szkół. My musimy zabiegać o kandydatów i chcemy kandydatów bardzo dobrych i myślę, że ten gest podziękowania szkołom, które przygotowują bardzo dobrych kandydatów i w takiej liczebności jest czymś po prostu niezbędnym, potrzebnym. W wyborze studiów praktycznie z młodzieżą zaczyna się rozmawiać od początku, gdy pojawią się tutaj w szkole, a szczególnie intensywnie wówczas, kiedy mają złożyć deklaracje maturalne. Podpowiadamy im wówczas, że musi to być wybór zgodny z kierunkiem ich przyszłych studiów, że muszą uwzględnić wymagania uczelni, zarówno co do wyboru przedmiotów, jak i poziomu rozszerzenia danego przedmiotu. Wśród szkół toruńskich w pierwszej trójce rankingu rekrutacyjnego znalazły się również 8 i 3 LO z Torunia. Natomiast w pierwszej trójce szkół spoza Torunia znalazły się 1 LO w Brodnicy, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie oraz 1 LO w Bydgoszczy.